Hej wszystkim, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat czekolady i na temat tego, czy jest dobra dla nas, czy nie dobra. Jeżeli podoba Wam się tematyka takiego wideo, zapraszam do polubienia wideo i również zapraszam do subskrypcji, ponieważ regularnie będą się pojawiać tego typu wideo tutaj na kanale. Jako bonus na koniec wideo pokażę Wam, jak robić zdrowe i pyszne, łatwe czekoladki. No i zaczynamy. Mamy różne rodzaje czekolady. Mamy czekolady gorzkie, czekolady ciemne, czekolady mleczne, nadziewane, białe, cokolwiek. Jednak co jest najistotniejsze w czekoladzie, to kakao. Kakao jest tym, co jest najlepsze w czekoladzie? Jeżeli chodzi o białą czekoladę, to problem jest taki, że nie zawiera kakao. Nie zawiera kakao. Zawiera głównie mleko, tłuszcze i cukier. Tutaj dowód. Więc tak jak widzieliście na składzie, no biała czekolada to nie czekolada. Teraz mamy czekolady mleczne, gorzkie, nadziewane, które z większą bądź mniejszą zawartością kakao. Ogólnie zależy nam na tym, żeby nasza czekolada zawierała jak najwięcej kakao, bo tak jak już powiedziałam, kakao to jest ta najlepsza rzecz w czekoladzie. Co zawiera kakao? Większość z nas wie, że zawiera magnez. I to prawda, kakao zawiera dużo magnezu, więc im czekolada ma więcej procent zawartości kakao, tym zawiera więcej magnezu. Zawiera również inne minerały, takie jak chrom, żelazo, mangan czy cynk. Są to bardzo istotne dla naszego zdrowia minerały, które wspomagają koncentrację, redukują stres i pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Jeżeli chodzi o koncentrację, to dodatkowo kakao zawiera również kofeinę. Kakao zawiera również wiele przeciwutleniaczy i mówi się, że zawiera więcej przeciwutleniaczy nawet niż wino, tutaj resveratrol, czy zielona herbata. Tak więc naprawdę spożywanie kakao, ciemnej czekolady może wpływać bardzo pozytywnie na nasz organizm. Używano również liści kwiatów, które pomagały na rany, na oparzenia, na skaleczenia, ponieważ również kakao jest w jaki sposób bakteriobójcze i przeciwdziała wirusom, tak więc wszystko, można wszystko. Z tej właśnie powodu chciałam Wam pokazać, jak dobre dla nas jest kakao, czyli jak dobre dla nas jest gorzka czekolada. Czy ciemna czekolada, czy czekolada z dużą zawartością kakao. Jednak, tak jak wszystko, dobre jest z umiarem. Gorzka czekolada, ciemna czekolada ma dużo kalorii, zawiera dużo tłuszczu, dużo białek, dużo substancji kalorycznych. Tak więc to nie jest tak, że teraz można jeść tylko czekoladę całymi dniami, chociaż są diety odchudzające, które opierają się głównie na czekoladzie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mamy sięgać po słodycze, jeżeli jesteśmy osobami, które sięgają często po słodycze, które lubią słodkie i tak dalej, to lepiej sięgnąć po czekoladę już w najgorszym wypadku, nawet tą mleczną, ponieważ zawiera te wszystkie dobre dla nas substancje i zawiera kakao. Tak jak mówię, im więcej kakao, tym lepiej, ale wiem, że wiele osób, które lubi słodycze, nie lubi gorzkiej czekolady, bo ona już nie jest aż taka słodka. Dlatego tak jak obiecałam, chciałabym Wam pokazać, jak zrobić zdrowe czekoladki. Do czekoladek oczywiście będziemy potrzebować czekolady, oleju kokosowego, narzędzi, dodatków, które dodamy do naszych czekoladek oraz pojemników, w których przygotujemy czekoladki. Z racji tego, że najłatwiej jest je przygotować przez zamrożenie bądź wsadzenie do lodówki, używamy pojemnika na w naszej super misce będziemy rozpuszczać czekoladę w kąpieli wodnej z dodatkiem oleju kokosowego. Teraz będziemy czekać, aż czekolada się roztopi. Jak roztopimy już naszą czekoladę, to tak naprawdę ta cięższa część pracy nad czekoladkami jest skończona. Czekamy, aż znikną wszystkie kawałki czekolady, jak czekolada będzie całkiem gładka. I będziemy przelewać ją do naszego pojemnika. Tak wyglądają przygotowane czekoladki. Rozlałam tyle czekolady, ile miałam i dodałam wszystko to, co lubię. Można je zostawić tak, bądź jeżeli zostało nam trochę czekolady, zalać je tak, żeby powierzchnia zewnętrzna też była gładka i żeby zawartość była niespodzianką. Oto gotowy produkt wyjęty z zamrażarki.